witamy w kolejnym programie z cyklu Nie jesteś sam. Tym razem powiemy o szkolnych grupach profilaktycznych, które działają w lubińskich placówkach. Zapraszamy! Program profilaktyczny realizowany podczas spotkań grup profilaktycznych zawiera systemowe działania, które uzupełniają i wspomagają proces wychowania. Wspierają młodego człowieka w jego rozwoju poprzez ochronę przed pojawiającymi się zagrożeniami. Mają też pomóc w usuwaniu ewentualnych nieprawidłowości. My z naszą kamerą odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 10 w Lubinie i uczestniczyliśmy w jednym ze spotkań prowadzonych w tej placówce. Już od wielu lat, o ile się nie mylę, to jest już 8 lat, jak te grupy w szkołach działają, w każdej szkole powstała przynajmniej jedna grupa profilaktyczna. Czym te grupy miały się zajmować? Otóż miała to być praca wychowawcza wśród dzieci, w których życiu sygnalizował się jakiś problem. I zajęcia w tych grupach miały być takim zapobieganiem temu problemowi, czymś takim, co można by było powiedzieć, że jest to jakby zaszczepieniem dziecka na jakiś problem współczesności, na przykład sprawy emocjonalne, jakieś trudności emocjonalnych, trudne relacje w rodzinie, wśród kolegów, no i także już tak w sensie dosłownym zapobieganie uzależnieniom. U nas akurat te grupy się sprawdzają. Oczywiście to zależy od grupy, od rocznika, od problemu, jaki ta grupa przynosi ze sobą. Akurat w naszej szkole przyjęłyśmy taką zasadę, że grupa pracuje cały rok szkolny. Ale w innych szkołach jest tak, że grupy pracują na przykład przez jeden semestr. Opracowują jakiś tam problem. Natomiast my mamy w tej chwili, ponieważ zaznaczył się problem w relacjach między dziećmi, więc pracujemy głównie nad tym. To też dużo czasu poświęciłyśmy na coś takiego jak umiejętności interpersonalne, nawiązywanie prawidłowych relacji między rówieśnikami, ale też dotykamy takich spraw trudnych dla dzieci, a więc spraw emocjonalności. One są w wieku takiego dojrzewania, u progu właściwie dojrzewania i mają już swoje trudności. W związku z tym już wchodzą taki wiek buntu i czasami chcą rozmawiać i to niekoniecznie mogą być rodzice, ponieważ czasami zbyt bliska relacja wbrew pozorom przeszkadza. Pedagodzy prowadzący szkolne grupy profilaktyczne musieli przepracować i przebrnąć razem z dziećmi przez wiele trudnych tematów. Pracujemy z tymi dziećmi. Jeżeli to jest piąta klasa, to te dzieci znają jednak nas od 5 lat. Część dzieci tutaj też uczestniczyło do przedszkola. Także na pewno nie jesteśmy, powiedzmy, anonimowe. Tak to wygląda. Praca, na początku zawsze jest ciężko. Zawsze jest ciężko, bo te dzieci muszą się oswoić, one się muszą poznać siebie. Między sobą, bo się okazuje, że grupa się zna, a jak się zaczyna prowadzić zajęcia integracyjne, gdzieś zaczynamy zagłębiać temat, okazuje się, że oni siebie nie znają w ogóle. Że to tak jakby żyli na dwóch odrębnych planetach, a nagle poznają siebie, poznają swoje upodobania, swoje zainteresowania, nawet to, że mają rodzeństwo, bo tego też nie wiedzą. Także mówię, pierwsze zajęcia są takim krokiem do przodu. Ale powiem szczerze, że najważniejsze jest to, bo my zaczynamy pracę o 7:30, że oni przychodzą. Oni przychodzą, rodzice się śmieją, że gorzej jest problem z przyjściem na lekcję, a tutaj oni siedzą. Siedzą, czekają i już tutaj żeśmy z panią Jadzią tłumaczyły, że to już taka jest koniec. Kończymy ten etap, więc oni powiedzieli, nie. My jeszcze będziemy przychodzić. Ja mówię, nie, wy teraz będziecie pionierami dalszej kontynuacji zajęć. Także myślę, że przerobiliśmy trochę komunikacji społecznej z panią Jadzią i zjawisko kozła ofiarnego i profilaktyka uzależnień była. Także tak troszeczkę żeśmy ruszyli. No na pewno nie zrobimy wszystkiego, bo to jest tylko raz w tygodniu temat przez 1,5 godziny. Nawet nie ma takiej możliwości. Ale mamy też i wychowawcę, który kontynuuje pewne nasze zagadnienia. Ona też i współpracuje tutaj z nami. My też tutaj w ramach takich zajęć ciągnęłyśmy wychowawcę, który z nami pracuje. W miarę możliwości oczywiście. Zrobiliśmy też i zajęcia takie integracyjne z wychowawcą po południu. Także odbyły się na dzień dzisiejszy 2 takie zajęcia, prawie 4-godzinne. Także wychowawca kontynuuje
Myślę, że w następnym roku, bo to już będzie szósta klasa, będzie kontynuowała dalej te zajęcia. Także myślę, że jest. Myślę tak, że ja jestem zadowolona. Ja jestem osobiście zadowolona, że grupa pracuje. Na udział w zajęciach profilaktycznych bezwzględnie muszą wyrazić zgodę rodzice poszczególnych uczniów. Mają przekazywane jakieś ogólne uwagi, że jest powodzenie tych działań, czy nie, czy widzimy jakieś zmiany, czy też nie. Natomiast w szczegóły nie wtajemniczamy rodziców, dlatego że no, dzieci mają prawo do takiej intymności też. Wychodzą bardzo prywatne ich sprawy. Czasami bardzo trudne, bolesne dla tych dzieci. Są momenty, kiedy dzieci płaczą na zajęciach, bo na przykład przy pytaniu postawionym, czego się najbardziej boisz w życiu, wychodzi taka sytuacja, że się boję, żeby mój tatuś nie zrobił sobie krzywdy, bo nadużywa alkoholu. Przypuśćmy, to nie jest z tegorocznej grupy, zaznaczam. Ale są takie przypadki. Ponieważ to nie jest grupa resocjalizacyjna, my nie załatwiamy jakichś trudnych problemów, takich opierających się o prawo karne. Natomiast to zależy od dziecka, ale jest korzystniej, jeżeli całe środowisko, w którym dziecko się obraca, w którym funkcjonuje, żeby brało w tym troszeczkę udział, a więc bardzo pomaga współpraca z wychowawcą klasy, z rodzicami, na tej zasadzie, że oni rozumieją i nie krytykują i czasami mówią coś miłego, także o nas i przychylność dyrekcji oczywiście. W tej grupie wiekowej, bo to jest jednak szkoła podstawowa, nie ma jeszcze takiej rozróżnicowania, powiedzmy jak na etapie gimnazjum. Uważam, że no, problem dotyczy tej samej grupy, także na tym samym podłożu są i dziewczynki, i chłopcy. Nie wyróżniam. Nie mamy też takich incydentów, powiedzmy, że prym prowadzą dziewczynki albo chłopcy, także raczej tu jest tak równoważne. Ja jako pedagog na początku zawsze przeprowadzam taką ankietę i tam wychowawcy po obserwacji już wyłapują, powiedzmy, takie aniołki w cudzysłowie, i one są gdzieś już pod jakąś taką naszą szczególną obserwacją. W trakcie pracy, przeprowadzam jakieś rozmów indywidualnych, wyłapuje się grupę dzieci, które, powiedzmy, stwarzają jakieś tam problemy wychowawcze. Także no wtedy my po prostu z nimi tutaj pracujemy, albo ja indywidualnie pracuję, albo jest to grupa wtedy socjoterapeutyczna, albo jest po prostu grupa profilaktyczna. Ale mówię, w tym roku pierwszy raz, mówię, z panią Jadzią prowadziłyśmy jedną klasę. Także sądzę, że to jest naprawdę takie fajne, bo wspólnie prowadzimy podobną tematykę. I zawsze po zajęciach też mamy taki czas do swoich takich przemyśleń, do prowadzenia jakichś zmian, do kontynuacji. Nawet podczas tych naszych zajęć prosimy także i rodziców. Także, ale wtedy się już umawiamy indywidualnie po godzinach, bo mamy na przykład jakąś uwagę, prosimy też i pomocy, wsparcia, bo to no niestety, jak rodzice troszeczkę nas nie pomogą, no to ta grupa nie pójdzie. Ale powiem szczerze, że praca na jednym bloku tematycznym, w jednej grupie, uważam, że jest lepsza. W ankiecie, którą przeprowadzono wśród dzieci biorących udział w spotkaniach szkolnych grup profilaktycznych, jeden z uczestników napisał: przychodzę tu po to, aby nauczyć się czegoś o życiu, aby spotkać się z ludźmi i mieć okazję do powiedzenia wszystkiego, co mam w głowie. Kiedy oni chcą przychodzić i pracują, to jest dla mnie najważniejsze. I mówią. Jeżeli oni mówią, ja ich nie blokuję, to jest dla mnie sukces. To wszystko w programie Nie jesteś sam. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.